Witam. No i w końcu u mnie nieśmiało, ale sezon już się rozpoczął. Już tutaj szklarnia, a cieplarnia. Już tutaj pomału gości lokatorów. Dzisiaj poprzenosiłem palmy. Tutaj trochę karpusy nowa, trochę karpusy Wagner Janusy. Zwykłe Fortunei, butie odoraty, figi. No dopiero je teraz przeniosłem dzisiaj, więc to też nie ma co oczekiwać, że coś tu się będzie już tworzyć. Ale przeżyły też, widzę, zimę. Te takie figi z patyków. Już tutaj zaczęły się budzić, ale to w przeciągu chyba tygodnia już tutaj będzie widać, że coś się zmieniło. Tutaj także z nasiona daktylowiec kanaryjski. Tutaj jeszcze widać, że tutaj takie pleśnie, wszystko. No dopiero dzisiaj wszystko wystawiłem i dzisiaj dopiero tutaj zażyły, powiedzmy, że takich temperatur tropikalnych. No tutaj gdzieś mniej więcej o 14 godzinie. No było około 35 stopni. A teraz ile jest? No, niewiele mniej, no 28-29 stopni. Więc i tak jest tutaj już skwar porządny. Ziemia była wychłodzona, więc dzisiaj dopiero nabrała trochę mocy. Tutaj tak samo figi. Wszystko dopiero dzisiaj będzie się tutaj przygotowywało do sezonu. Tutaj palmy, następne tutaj karłatki, drzewo butelkowe, tutaj palmy igłowe. No te palmy igłowe źle znoszą warunki zimowania w takich ciemnościach, na pewno dużo lepiej znoszą trochę karpusy. Tutaj widać, że no, u tych to nie za może jeszcze tak źle, ale u tego na końcu no trochę tutaj podsych, ale to jest właśnie kwestia zimowania w ciemnym pomieszczeniu. Trochę karpusy znoszą to nawet dobrze, ale no nie wszystkie tak znoszą. Może tamten jest bardziej mrozodporny, ale w ciemności nie lubi siedzieć. Tutaj także moje najstarsze trochę karpusy, tak samo. Wszystko dopiero dzisiaj pomału odżywa. Tu już też dzisiaj wziąłem sobie, powysiewałem te wszystkie pory, selery. Już tutaj zaparowane. Dzisiaj dopiero powiedzmy, że zacząłem ten sezon. Także i przygotowuję się już na wieczór, bo na wieczorze przecież przewidują minus 3, minus 4 stopnie. No oczywiście tak nie będą leżeć te wkłady. Tu jeszcze takie puszki będą, ale sobie później przyniosę. Tutaj już wysiana także magnolia, którą sobie tutaj w zeszłym roku na jesień nasiona pobrałem. Były zimowane w takim wilgotnym piasku, też w zimnie, żeby przeszły proces stratyfikacji. Zobacz, ciekawe, czy jakaś pokaźna ilość ich tutaj wykiełkuje. Tutaj było około 40 nasionek. Tutaj w takim większym cieniu pochowane araukarie chilijskie. Dalej sośnica japońska. A to jest taki mój eksperyment z tujami. Chciałem sobie trochę tych tuj narobić, sadzonek. Zobaczymy, czy coś z nich będzie. Tak samo leżą tutaj już od zeszłego roku, od jesieni. No na razie zielone. No zobaczymy, co tam będzie. A tutaj takie jeszcze też tutaj roślinki. Tutaj szachownica cesarska. Może taka malutka, ale taka, która taka biedna siedziała cały czas w ogrodzie, wiele lat nie rosła na takim bardzo słabym stanowisku. To już wykopałem tą cebulę w zeszłym roku na jesieni. Tutaj ją do doniczki dałem z nawozem. No może w przeciągu dwóch przynajmniej sezonów jakoś tu się już odbije i z powrotem pójdzie do ogrodu, tym razem na jakieś lepsze miejsce. A jak to wygląda od zewnątrz? Od zewnątrz też tunel prezentuje się nawet. Tutaj także poprzestawiałem inne rośliny, też tu takie bardziej, które sobie poradzą
z takimi przymrozkami jak tutaj Eukaliptus parvula, kuflik biały. Tu jeszcze dołożyłem taką dodatkową warstwę folii na górę, bo te rośliny też siedziały cały czas w takich warunkach ciemności, więc wolałem, że też, żeby nie miały od razu takiego ostrego słońca, a i też może się to przyda, jeśli chodzi o ucieczkę ciepła w nocy, może nie będzie tak uciekało. I po drugiej stronie już skąpane w cieniu wieczornym kunigamie lancetolistne. Też je dwa dni temu gdzieś już wystawiłem z takiego cienia, były tam zmrożone. Przez te dwa dni trochę tu już odtajały. Też trochę słońca już złapały już. Także tak samo pomału się tu szykują do sezonu. Mam nadzieję, że w tym roku trochę więcej podrosną. I już będą się już prezentować, jak te z opisów wynika, chińskie raukarie. No oczywiście w cudzysłowie, bo nie są to raukarie, tylko drzewajgaste z rodziny cyprysowatych. Jest tutaj za szklarnią jeszcze Parkesia rufa. Tutaj odkryty wietrzący się bananowiec Musabasio. No jest tutaj. O, tutaj widać. Coś się zieleni, coś tu idzie w górę. Ja już patrzyłem wcześniej, tam poniżej jest wszystko twarde, tylko to jest oczywiście ten wierzchołek, zawsze taki jest jak wygląda, ale tutaj spokojnie, ładnie przezimowały. I trochę też powietrza powinny złapać, bo tutaj już tutaj kiełki zaczynają rosnąć, bo tutaj jest temperatura taka wysoka. Już jakiś klon tutaj zaczął rosnąć. I tutaj także już do gruntu wsadzona juka gloriosa variegata, już na stałe. Drzewko oliwne i także juka rostrata też już tutaj będzie sobie rosła. Mam nadzieję, że na tym stanowisku też będzie się jej dobrze żyło. Jest to takie stanowisko, jak tutaj widać, taka górka, mocno oświetlona w dzień, więc tu powinna sobie dobrze rosnąć. Więc rośliny pomału się tutaj szykują. Tak jak kaktusy. Też tu już ładnie oświetlone. I w tle też, żeby się ładnie komponowała, druga juka rostrata, tak samo już wsadzona do gruntu. Na stałe, to jest też takie miejsce suche, więc powinna tutaj się ładnie skomponować. To jest tą częścią pustynną i w tle taka właśnie także, tak jakże też i pustynna juka rostrata. Więc sezon już się zaczął. Nie jakoś już tak na hura, ale się zaczął. Pozdrawiam.